Witajcie, to znowu Jagura w Graju, witam was w kolejnym odcinku z gry Sunkerland razem z Krystianem. Witam cię, Krystian. Witam cię, Krzysztofie. Witam cię. Tak jest. Dobra, lecimy do rowerków i płyniemy tam, nie? Dobra, to ja wam bazę może pokażę potem. Bo mamy taki fajny plan z Krystianem, że lecimy do wieżowców. Chcemy odwiedzić dziś wieżowca. Może ja sobie jeszcze przyciszę tą grę trochę. Dobra, ściszę sobie trochę grę. A potem głośnię sobie ją na słuchawkach. Ok. Jak myślisz, Krystian, co tam zastaniemy w tym wieżowcu? Halo, jesteś? Tak, jestem, tylko nie mam zabiegu. Tylko kamery sobie nie włączyłem, tylko jest nagrywanie. Musiałem wszystko uzupełnić. Aha. Myślałem, że się ten. Myślałem, że nie wiedziałeś po prostu, co się ubrać, bo jak płyniemy do tego wieżowca, to może miałeś Może miałeś męskie albo damskie ubrania? Żadnych szafek z ciuszkami. O, mutanci się rozpili. Tak jest, tak jest. No, jeden legnął. Ale to jest właśnie dziwne, nie? Że patrz, wszędzie się prawie respią, ale są miejsca, gdzie się nie respią. Na przykład Te wyspy koło nas. Na Radio Island? No. Na Radio Island nie ma nikogo dalej. Pusto. No tam po lewej też jest jeszcze. O, no. A nie, czekaj, a po lewej... Po lewej to jest to więzienie chyba. Tu nie byliśmy na pewno, nie? Słyszysz, Krystian? Po lewej to jest chyba to więzienie. A może właśnie, bo tak znajomo trochę wygląda, ale tu nie byliśmy. Coś mi się wydaje. Nie wiem, czego się spodziewać, powiem ci szczerze. Ja chyba sobie zaparkuję trochę dalej. Ale chyba to co? Nie, to nic nie ma. A może tu już zatopione wszystko? Ty, to jest, patrz, u góry pisze Civic Center Neutral. To jest chyba zatopione. To jest neutralne, czyli to jest ten. No właśnie, to nie jest do walki, tylko to jest do zbierania surowców. To musi być podwodne tu, w takim razie. Bo tu podwodne nie było podwodne, żeby to zrobić. No ja też myślałem, że będzie jakaś strzelanina. Nawet do środku nie można za bardzo wpłynąć. Nic tu nie ma ciekawego. No chyba nie będziemy nurkować, nie? Ja zanurkowałem, zebrałem ten jeden... Jedna auto policyjna. O ty proszę bardzo. Ale ci się trafiło, że znalazłeś. No dobra, ja jestem przy łódce, to nie wiem, czy płyniemy gdzie indziej? No dobra, ja już wypływam, powiem ci szczerze, no to nie wiem. Możemy ewentualnie, jeżeli mamy nurkować, to możemy ewentualnie nurkować tam ten statek, mieliśmy kiedyś przejrzeć jakiś. A jak nie ma, to szukamy następnej wyspy. Bo na tej tratwie z tym wielkim tutaj śmigłem u góry byliśmy, nie?
obok po prawej. Tak. Czekaj, tam jest jakaś wyspa. I tam nie wiem, czy też byliśmy. Tak jest, tam most. Tak, tak, tak. Chyba to jest ta tratwa, gdzie żeśmy się ostatnio tak mocno strzelali. Dobra, wiesz co, jeszcze pomyłkę kawałek dalej. Tam chyba byliśmy na tej wyspie. Taki jakby zbiornikiem na górze, z palisadem dookoła. Nie widzę jakiś krok na pewno. A to nie, nie wiem, czy to nie jest ten. Wiesz, to wyspa przed nami, na którą płynę. A tam po lewej jeszcze jakieś auto na brzegu stoi. Albo nie, czekaj, to coś powietrze. Czekaj, bo ja miałem problem z tym, żeby stąd w ogóle wypłynąć. No, ciężko tam wypłynąć. Powiem ci tak, tu my byliśmy. Tak, tak. Byliśmy tu, byliśmy. To jest ta chyba ta wyspa, gdzie żeśmy tak. Nie, tu żeśmy nie ginęli. To była inna wyspa. Ty, Krystian, ale po prawej jest tratwa od tej wyspy. O, jest tam tratwa z takimi z wieloma narajnikami radiowymi. No. No to dawaj. No dobra, 65 na godzinę. Green Isle. Ale tam w tyłu też jest jeszcze jakaś wyspa, to prawda. No. Po prawej jest jakaś dziwna wyspa sama z kamienia, tak jakby sam kamień wystał z tego. No widzę. Pewnie jak podpłyniemy bliżej, to będzie lepiej widać. No, ona się pewnie jeszcze nie zarysowała cała. Dobra, widzę gości. Oni chyba też już widzą nas, a jeszcze nie. Czekaj. Poczekaj na mnie, zbliżaj się trochę i możemy walić z łódki. Dobra. Ja ściągam tego u góry. Fale mnie strasznie zmuszą. Nie widzę tego po prostu. No gościu płynie do nas. No. Dobra, ja bym nie chodzi. Paru. Ten u góry? Nie, ten na samej górze nie. Bo tamten na samej górze ma szybganę, ten z karabinkiem palu. No jeszcze ktoś jest jeszcze na dnie. Wow, to jest palu? Kurde, to jest szybganę? Kurde. Kurde, to jest z prawej strony. No, słychać w ogóle, jak ładnie walą. Czekaj, wiesz co, ja sam zrobię tak, że sobie opłynę z drugiej strony. Thank you.
środka. Chyba tak, ale czekaj, bo gdzieś... Zabił mnie. No matko, jedyna. Najlepsze jest to, że jeszcze miałem ten. Dobra, palił. Jakiś misiak chce do mnie... Podpłynął do mnie jakiś misiaczek i wybiję. Jasny gwint. Wiesz, gdzie ja jestem? Nie. Ale ja jestem daleko. No, ja powiem ci, że tutaj to nieźle mam rzeźnię. Dałbyś radę przypłynąć po mnie? Ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś. Jestem na tej tratwie. Można powiedzieć, tej tratwie takiej większej, blisko naszej bazy. O kurde. Za koło więzienia. Co daleko jesteś? Koło więzienia, no. Poczekaj, na mapie sobie zerknę. Powinno być cię widać na mapie. Dobra, widzę cię. Jonas jest. Safety Viper Outpost. O kurde. O chłopie. Po prostu dawaj. Szybciej kurtami tu dopłyniesz. Tak mi się wydaje. No. No jasne, że tak. Ale to chyba. A, żeby mi na się ten shift chciał tak szybko ładować, to... Ale kurde... Miałem cały pancerz... I zebrali mi, powiedzmy, trochę ponad pół kamizelki... A i tak umarłem. Chociaż miałem jeszcze pancerz. Dobra, już widzę tą tratwę. Zapieprzam jak mały przecinak. Płynę do ciebie. No, czekam tutaj na ciebie już. Wykańczam już powoli tu. O. Jestem. Dobrze. Muszę jeszcze pilnować. Dobra, dobra. Gdzie? Jest w pomieszczeniu. Dobra, pali. Muszę się do tego zjadać. Umarłem. No co ty gadasz? No.
Ale jaja. Gdzie ty teraz nie było? W tym samym miejscu. Powiem ci tak, ja nie widzę sensu tam płynąć. Ja wracam na ten. No bo wiesz co, bo jest tak. Zanim ja tam zapłynę, a jest 15:35, no. To ja wolę płynąć do bazy, ponaprawiać CT. To ja zabiorę twój sprzęt w takim razie. Ale nie, no bo przecież znaczy sprzęt jako? Chodzi ci o mój worek? No, ty masz tylko balistyk fiber tutaj. A nie, czekaj. Nie, no, nie ja... Patrzę, antybiotyki, amunicję, dobra, zbieram tu sprzęt. Dobra, ja teraz spróbuję poczyścić trochę, może mi się uda. No to jak ten, jak co, to ja będę w bazie i ten, i naprawię sobie zbroję, czekam na ciebie i najwyżej jakbyś, jakby minęło ten, minie noc, to można tam znowu popłynąć z rana. Co to było? Co? Ale nawet na próbę gościu, jak jest? No tam, wiesz, gościu wyszedł z jakimś, nie wiem, SMG albo coś takiego, jakiś karabinek i łap, jak dostałem salwę, to ciemno przed oczami i koniec. Dobra, wiem, gdzie on jest po prostu, wiem. O, ja dostałem shotgun. Sporo ich, powiem ci szczerze. Dobrze by było, jakbyś wyszedł stamtąd i wrócił, bo jak ciebie zabiją, to nie będziemy mieć ani jednego rowerka. Za dobrze mi idzie. Wiesz, żeby to nie było to jak z hazardem, że jak cię wciągnie, to potem okazuje się, że przegrasz wszystko. No wiem. Ale za dobrze mi idzie. Naprawdę idziesz. No dobra, ale skoro już jestem w bazie, to mogę widzom pokazać, co się u nas zmieniło przy okazji. No dobra, no to poprowadź ich po naszej bazie. Bo jest co pokazać. No dobra, czyli tak, naprawiłem sobie zbroję, to więc tak. Porobiliśmy z Krystianem troszkę tutaj, można powiedzieć, delikatne porządki. Baza nasza wygląda teraz tak. Tu mamy Gun Workshop, tu mamy Ammo Workshop, tu mamy kowadło. Tu zrobiliśmy sobie magazyn i skrzynki są podpisane. Tu to, co zgarnęliśmy, czyli różnego typu neony, dywany, jak widzicie. Tu zrobiliśmy sobie taki fotel, akwarium. Tu mamy kuchnię do gotowania, gdzie robi się naprawdę fajne zupy i tak dalej, fajne dania. Tu mamy jakieś większe dwa grille. No i tak wygląda, powiedzmy, ten poziom, który już żeście raczej, tą część żeście widzieli, ta część się zmieniła. Dodatkowo, nie wiem czy widzieliście, siatki mamy na ryby. I tu porobiliśmy sobie sadzonki. Jak widzicie, cytryny, bawełna, truskawki, ziemniaki. Tu mamy recyklinarkę, czyli do wyrzucania odpadów, a tu mamy piec do robienia tych właśnie, gdzieś to było, nie pamiętam gdzie ja to wsadziłem, chyba tu, nie, tu też nie, nie wiem, mniejsza z tym, gdzieś było, albo nie, w armorze może to było, tak, steel ingot, mamy jedno, ale nie wiem, jeszcze nie gadaliśmy z Krystianem tak bardzo, ale... Przecież to się udało mi się, oczyściłem bazę. O, no to pięknie. A jak coś, to od samego rana zapraszam do mnie. Ja tutaj muszę znaleźć jakieś rzęty. Ja ci, wiesz co, proponuję, jakbyś miał tam drewno, możesz sobie zrobić ten, możesz sobie
jakieś na szybko zrobić fundament, ognisko i łóżko. Wiesz co, poczęstuję się twoim jedzeniem. Okej, okej. Wiesz co, nawet nie wiem, czy to jest. Dobra, to często dałem się w każdym razie jakimś jedzeniem, albo mogło się zsumować. Dobra. No i no, że teraz, tylko że wiesz, chodzi o to, że musiałbyś mieć łóżko, żebyśmy mogli spać. No to jest problem. Znaczy nie jest problem. Gdybyś pozbierał sobie surowców, to jak ci mówię, zrobił obok tratwy fundament na wodzie. Drewna tylko drewna. To ja narąbę sobie z mebli. No. Zrobić sobie jakiś fundament, proste łóżko, ewentualnie ognisko, bo nie wiem czy zamarzasz czy nie i, nie, i tyle. Nie, to są lampy, to się świecą. Tylko, że mam nadzieję jeszcze jedną rzecz, że jak będzie rano, to może nie będzie nalotu. Nie mogę położyć tutaj. To jest aktywowane to jest. Ale chciałeś położyć. Na czym chciałeś położyć? Na tratwie? No. Nie. Nie, obok tratwy na wodzie połóż, zrób fundament i na fundamencie. Spróbuj, czy tak się można. Czy tak można, wiesz o co chodzi? Zaraz przy tratwie zrób sobie fundament i żeby inną łóżko postawić. Na razie nie mogę. Ja spróbuję odpłynąć. Mogłem, nie mogłem? Nie mogłem. Ja sobie idę zrobić amunicję do z tego względu, że nie mogę spać. Na razie spokój. Tu mamy syrenę, Krystian zrobił, ale ona jest na prąd, więc będziemy myśleć, że zrobi generator. Jak ci tam, Krystian, idzie? Oj, tragedia, nie pytaj. Czemu? Postawiłem, a nie mogę wyskoczyć na brzeg. To schody sobie jakiś dorób albo coś. Jest to najgorsze, że wykorzystałem cały drew, no teraz żeby zrobić to, postawić ten trakt. Za mało surowców sobie wziąłeś pewnie. No wracam, no wracam na trakta. Na szybko, znaczy na ten trakta. Będę się brał. Ja nie wiem czy jest, no w sumie 22. No jakbyś zdążył tak do 23, 4. Się wyrobić z tym łóżkiem.
Zobacz, ja jestem głodny, nie jestem głodny, ale może bym sobie coś ugotował. Nie wiem, czy mamy kraba. To danie jest zarąbiste. Dobra, przeładujmy, okej. Kraba mamy. Nie widzę mięsa. Dobra, wyleczmy się tym. Mięso by było. Dobra, nie widzę tych. Nie małże. Małże to są? Małże. Dobra, ale mamy jakieś ryby. Tam było danie jeszcze jakieś z ryby. Nogi tutaj jest. Ja już poczułem dwa łóżka i krzesełko. To byłem właśnie z drewna, już nic tu więcej nie ma. A nie, czekaj, jest, dobra. Czyści hydres, hydration, pun, lewe, stamina, chyba, że dobra. Truskawka, cytryna, kapusta. Spróbujmy to zrobić. Jakie, dobra, co to... Pędzę, lecę na swoją platformę. Pędź. Ja sobie tutaj lutuję. Postaram się zbudować tam łóżko. Dobra, mam łóżko. Tak jest. O kurde, to zadziałało. Płynę w pław. Możesz popatrzeć sobie na mapie, jak zapieprzam. Koło Radio Island. Jak chcesz, to popatrz sobie na mapie, jak zapieprzam koło Radio Island. Już patrzę. Ło, już chyba, to można. No dobra, to trzeba będzie obejrzeć tą bazę, którą Christian zdobył. Niestety mi się nie udało, nie wiem czemu. Pancerz miałem cały, a jednak coś nie siadło, coś nie pykło. Zobaczymy, jaką tą tratwę sobie zrobił. Już jestem niedaleko. No to dobrze.
Ja na razie na parterze szabruję, a później będę się wybierał. Dzień dobry. Dzień dobry. Oddam się od razu. Żołnierzu, wyczyściliście tą bazę? Bo generał przyjechał. Dobra, wszystko już czy nie? Dobra, panie... lekarstwa są w twojej łódce, bo ci rzuciłem lekarstwo do łódki. Dobra, to czyli wszystko, tak? Tak, tak. Okej. To biorę. To szybkie szabrawanko. Dobra, no ja na parterze wszystko chyba już zebrałem, to jeszcze sobie możesz otwierać jakieś tam kontenery i rzeczy. Tak, tak, raczej, okej. Nie ma nic. Szczerze powiedziawszy, to tu trochę pustawa. Tu są gumy. To gumy możemy wziąć. Tu widzę śmietnik. Okej. Śmietnik wziąłem. Tu jest jakaś wieża do góry. Pytanie, czy jest tutaj coś za tym? Tu jest budynek, ale tu jest pusto. Dobra, to sobie weźmiemy. O, tu może być skóra. Co to, nie masz, to nie jest do... Dobra, idziemy w górę. Zobaczymy, co tam... Tu będzie na pewno elektronika. Scrap metal. Czekajcie, jak tam wejść? Czy to... Aha, tutaj bym musiał wejść tędy. No wezmę... A, wezmę wszystko i ciul. Trudno się mówi. O! Tego nie zauważyłem wcześniej. Zębatki biorę, komponenty. To. Może klof. Gumę mnie dużo w bazie. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj. Okej. Tu byłem. Tu puściutko. Tu jest druga skrzynia. O. Dobra, to zostawiam. No to nic, że widać, to nie wiem.
Tak, ładnie tutaj jest. Trzeba przyznać, że powiedziałbym, że ta tratwa jest jeszcze większa od tamtej ostatniej. No i też nie było wyrażenia na tą. No, ja się nie wypowiadam. Nie wypowiadam się z tego względu, że po prostu no, może zabiłem trzech gości, a resztę potem umierałem. Dobra, chyba jeszcze mam odwiedzić tamtą stronę. No ja chyba już powoli ogarnąłem wszystko. No? Dobra, szkło zostawiłem. A jak już tu jestem, to... Tu chyba nie było wyjścia dalej. Chociaż jest tam jeszcze jakieś piętra. Aha, bo tu jest jeszcze drabina. Zobaczymy, co będą na górze mieli. Dobra, tu jest pusto. No ja już mam ogarnięte. No ja jeszcze widzę, że tutaj jeszcze znajduję zakamarki u góry. Powiedział, że to już... No, ty jesteś już w wódce? Tak, jestem w wódce. Czekam na ciebie. Ognisko mnie upadło. Myślałem, że jak skoczy do beczki, która się pali, to mnie upadło. Dobra, tu jest pusto. Jeszcze ten budynek tutaj. Tu jest skrzyneczka. Okej. Myślę, że to chyba tutaj tyle. Tu jest jeszcze jakieś coś. Tu byłem. Dobra, myślę, że to chyba tyle. Jeszcze coś sprawdzę. Jak masz drewno, to nie wiem, powiedz mi, żeby nie było. A gdzie ty jesteś? No, przy wejściu. A! Potrzebuję 8555 sztuk drewna, żeby to sprawdzić. Ja ci powiem tak, że ja to próbowałem pociąć. Co próbowałeś? Myślałem, to próbowałem to pociąć tam te foteliki takie, bo myślę, że z tego może być skóra. Ja też próbowałem to pociąć, ale mi się nie udało. No to dobra, kończymy. Dziękuję. Ja też dziękuję. To co? Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Przydaje mi, żeście zobaczyli bazę. Jeżeli chodzi o mnie i walkę moją, no nie wyszło to zbyt fajnie. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć.